and he gives the supervision over today's conference. Towarzystwo międzynarodowe, bo przy jednym stole Polacy, Szwedzi i Niemcy. Ale problem ponadnarodowy, bo dotyczący młodych bez perspektyw na pracę i pomysłu na siebie. Tej ekipie udało się stanąć na nogi. Patryk Ciesielski od 3 miesięcy, codziennie od poniedziałku do piątku, od 9 do 16, pracuje nad sobą ze sztabem specjalistów. Są to treningi pracy, jak i zajęcia manualne, mamy też kursy samoobrony, mamy na zajęcia na basenie, na ćwiczeń, mamy też zajęcia fizyczne. Dosyć ciekawe jest to, bardzo rozmaicone. Wszystko w ramach projektu, który pomaga zaktywizować młodych zagrożonych wykluczeniem. Nierzadko problem marginalizacji zaczyna się od używek i okresu gimnazjum. Kiedy naprawdę rozpoczyna się proces dojrzewania, zmienia się szkołę, przechodzi się do innej szkoły, do innych ludzi, do innego środowiska i wtedy zaczyna się przygoda, która potem kończy się różnie czasami leczeniem w ośrodku. Za osobami w wieku 18-25 lat, które biorą udział w projekcie, życiowe zakręty różne, ale cel jeden – wyjście na prostą i podjęcie świadomej decyzji o zawodowej przyszłości. Wcześniej myślałem, że będę dobrym informatykiem, ale po tym projekcie uznałem, że jednak to jest nie dla mnie i po skończeniu tego projektu mam możliwość zrobienia kursów, dzięki którym po prostu gdzieś będę szukał swojego dalszego stanowiska. Uczestnicy projektu praktykują na winnicy, w hospicjum czy w markecie. Zanim jednak to nastąpi, trzeba zgodnie z doświadczeniami szwedzkich i niemieckich partnerów projektu po prostu się otworzyć. Czasami rozmowy bywają bardzo skomplikowane. Rozmawiamy o życiu osobistym, o problemach osobistych, o tym, z czym się na co dzień borykają, jak oni chcą to rozwiązać, jak oni to widzą, jakiej pomocy ode mnie oczekują. Trening osobowości, w którym bierze udział już 40 osób, okazuje się skuteczny. Mamy bardzo wysoki wskaźnik, z czego bardzo się cieszymy. Wymagane od nas było założeniami projektu 30% młodzieży zaktywizować. W tej chwili nasz wskaźnik wynosi ponad 50%. Wskaźniki mogą jeszcze pójść w górę, bo projekt potrwa do marca przyszłego roku. Jego finałem będzie podręcznik, który opisze szwedzki i niemiecki model pracy z młodymi zagrożonymi wykluczeniem.